Witamy w 16. webinarium realizowanym w toku projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat, realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach programu i funduszy EOG. Gościem dzisiejszego spotkania jest Agnieszka Rędzikowska, psycholog w świetlicy podwórkowej Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Terapeutycznego. Mhm. Agnieszko, ty już od lat działaś w różnych organizacjach, społecznie, jako wolontariuszka, pracownik. Jak to się stało, że trafiłaś właśnie do świetlicy podwórkowej? A to powiem ci, że fajne pytanie, dlatego że ja pierwszą swoją pracę zawodową jako psycholog, tak, pracujący z dzieciakami, dostałam dzięki tobie. Bo to chyba nie znasz tej historii. Byłam u ciebie na szkoleniu dla wolontariuszy i później robiłam różne wolontariaty też z osobami chorującymi psychicznie i z dzieciakami, z młodzieżą. I ten wolontariat zaliczył mi się do doświadczenia pracy z dzieciakami i z młodzieżą i tam w taki sposób trafiłam na świetlicę podwórkową, że dzięki temu wolontariatowi między innymi mogłam tam pracować. I tam już jestem od 7 lat i pracujemy z dzieciakami i młodzieżą. No właśnie, w tym projekcie też często używamy takiego sformułowania, że właśnie wolontariat jest takim pierwszym krokiem na rynek pracy, żeby się uaktywnić społecznie, poznać swoje mocne i słabe strony. Fajnie, że też to wybrzmiało od ciebie spontanicznie, bo też często tutaj to sygnalizujemy i też warto o tym mówić, bo być może nie każdy też o tym wie. Jakie działania podejmuje świetlica? Świetlica ma szereg różnych działań. Zajmujemy się dzieciakami i młodzieżą, których rodziny mierzą się z różnymi trudnościami. Dzieciaki do nas przychodzą na zajęcia taneczne, kulinarne, edukacyjne. Razem odrabiamy lekcje, jemy wspólnie obiad. Mają zajęcia z logopedą, psychologiem, socjoterapeutą. No i tworzymy taki klimat rozwoju. Wyjeżdżamy razem. Czyli tak przyjemne z pożytecznym. Trochę nauki, trochę fajnego możliwości spędzenia czasu wolnego, integracji z innymi uczestnikami. No właśnie, w ramach naszego projektu udało się skierować do was jednego z naszych uczestników projektu. Jakuba, który też tutaj był gościem, opowiadał właśnie o tym, jak wygląda ten wolontariat z jego strony. Opowiedz mi, co dokładnie Kuba robi u was na wolontariacie, bo też żeby tutaj przybliżyć naszym słuchaczom, followersom właśnie to, tą działalność. Co Kuba robi? Kuba zaczął od korepetycji z historii. U nas nie było takiej osoby, która na historii się zna, więc był dla nas dużą pomocą dla dzieciaków. Ale teraz się odważył i postanowił, że też by chciał spróbować udzielać korepetycji z angielskiego. Pomaga też czasem w matematyce, czy po prostu spędza czas z dzieciakami, wspólnie grając w jakieś tam, wiesz, nie? Spędza po prostu z nimi czas. No, trochę inaczej, inna forma wolontariatu niż ten, który tutaj był omawiany dotychczas przez organizatorów, więc fajnie, że też tutaj możemy poznać taką inną formę pracy z dziećmi, bo do tej pory nie było takiego tutaj gościa. A w jaki sposób można wspierać wolontariusza w jego zadaniach oraz taką organizację, która przyjmuje osobę po kryzysie psychicznym? Ja myślę, że ważne jest dopasowanie. Tak? Dopasowanie miejsca, wolontariusza, zapoznanie się z tym, co organizacja może zaoferować wolontariuszowi i też rozpoznać to, co wolontariusz może zaoferować organizacji. U nas to dobrze było dopasowane. Więc teraz nie mamy takich rzeczy, którymi trzeba by było się jakoś zająć, że są jakieś kłopoty, którymi się trzeba zaopiekować. Dlatego nie umiem ci odpowiedzieć. Może warto, żeby pytać wolontariusza, czego potrzebujesz, czy chcesz tu nadal być, czy to jest dobre miejsce dla ciebie, czy możemy cię jakoś wesprzeć. No ostatnio na przykład Kuby zapytałam, no słuchaj, jak tu, czy chcesz dalej być? Mówi, no to było dla niego takie oczywiste, no przecież gdybym nie chciał, to bym tu nie był. No w sumie słusznie. A słuchaj, no czegoś potrzebujesz? No że w sumie tak, że chciałabym się odważyć, spróbować właśnie z korepetycjami z angielskiego, ale nie chciałem komuś wchodzić w kompetencje. Czy to byłoby okej, żebym też się jakoś tak włączył? Boże, jasne, no jakby każde ręce do pracy są na wagę złota, więc wiesz, spytałam, no to dostałam odpowiedź. Muszę po prostu pytać. Czyli właśnie rozmowa, pytania. No. Nieraz właśnie się wstydzą te osoby coś powiedzieć, wychylić się. Było, nie?
a nam się wydaje z kolei, że może nie jest z tym zainteresowany, a okazuje się, jak tam pogrzebiemy głębiej, to może coś fajnego jeszcze z tego wyniknąć, prawda? Czy ten wolontariat wpływa na takiego wolontariusza i w jaki sposób? Myślę, że pewnie, że wpływa. Tak? Ja widzę ze swojej perspektywy, że to na Jakubę wpływa, bo jest bardziej samodzielny, bo tak to widzę, tak? Nie wiem jak jest, no ale tak z obserwacji. Mam takie poczucie, że ma większą pewność siebie, większą śmiałość, zagaduje dzieciaki, sam wychodzi z inicjatywą, proponuje nowe rzeczy, żeby może quiz, ale słuchaj, na pewno byś dzisiaj nie chciał się pouczyć, więc to jest taka nowość. Zresztą no widzę, że chce tam być i śmiało o tym mówi, tak, ja przecież tu chcę przychodzić. A czy takie szkolenia są przydatne właśnie, żeby dla tego wolontariusza, czy dla tego koordynatora, żeby ten wolontariat był fajnie zorganizowany, zrealizowany, bo też opowiadałaś, że zaczęłaś od tych szkoleń. Dla mnie to bardzo ważne. Tak, to nawet to, że wiedziałam, że to jest też ważne ubezpieczenie, tak, że jak to trzeba zorganizować, gdzie się mogę zgłosić, dla mnie to było super cenne. Więc wierzę, że tak. No nasza szefa Kasia była też na szkoleniu dla koordynatorów i ona ma wiedzę dzisiaj. Jak ma się wiedzę, to jest się na czym oprzeć. I dlatego ten wolontariat działa w taki sposób właśnie, jak u was. A powiedz mi, jakie macie teraz plany na przyszłość waszej świetlicy? Odnośnie wolontariatu, czy ogólnie? W ogóle. Ojej, może jakieś projekty, działania? Planów to mamy bardzo dużo. W planach mamy wyjazd, ale nie wiem, czy powinnam mówić, bo chyba dzieci jeszcze o tym nie wiedzą. Projekty prozdrowotne, teraz się szykujemy. Matematyczny, ciągle się coś dzieje, więc świetlicy, tętnik, grafik wypełniony. Więc chcemy jak najwięcej nowości dla dzieciaków, żeby pokazywać im, nie, jak można spędzać wolny czas alternatywnie do spędzania go na przykład na ulicy. Więc na pewno wolontariusze też będą przy tym działaniach potrzebni i bez wolontariuszy i placówka chętnie będzie z nimi tutaj też współpracować przy tych kolejnych działaniach. A jakie twoje są marzenia, plany, oczekiwania zawodowe, osobiste? Żeby świetlica była jak najdłużej. Ja uważam, że to dobre miejsce i dla mnie jako pracownika, i mam wrażenie, że dla tych dzieciaków i dla wolontariuszy, którzy tam się też u nas tłumnie przechadzają. Niech będzie jak najdłużej. To ja ci życzę, żeby tak było, żeby też organizacja się rozwijała, świetlica, żeby dzieci korzystały z tego, wolontariusze przychodzili. Cieszę się, że mogliśmy się w ogóle spotkać po tylu latach. Cieszę się też, że ten wolontariat nadal gdzieś tam jest i w różnych formach się odkrywa. Także też mam nadzieję, że Kuba nas ogląda i usłyszy to, co powiedziałaś, bo dla niego też to będzie fajna informacja zwrotna i na pewno uskrzydli go w kolejnych działaniach. Także dziękuję ci serdecznie. Dziękuję. Ja chciałam jeszcze tak na koniec dodać, że w ogóle to, że my w Łodzi mamy centerko i że was mamy, to jest też taką fajną podpowiedzią, wskazówką. W sensie, jeżeli od was jest ktoś kierowany, to ja mam taką pewność, że to będzie trafione, tak? Że tak jak powiecie, tak było. To bardzo dane. Tak od lat już jesteście, więc ja wam ufam. A my ufamy świetlicy środowiskowej i chętnie będziemy polecać świetlicę naszym wolontariuszom. Gościem dzisiejszego spotkania była Agnieszka Rędzikowska, psycholog świetlicy podwórkowej Centrum Wsparcia Terapeutycznego na Pomorskiej. Zapraszamy, polecamy. Jeżeli wam się podobało to spotkanie, to nie zapomnijcie, żeby tutaj polubić, dać łapkę w górę, zasubskrybować kanał i wspierać nas na Patronite, żebyśmy mogli więcej takich materiałów inspirujących dla was tworzyć. Wszystko znajdziecie oczywiście w opisie, a za miesiąc spotkamy się z wami, z naszym nowym gościem. Do zobaczenia.